Zamęczmy się. Coś takiego, że pan opowiadał, że w Paryżu, w Budapeszcie to całe państwa pracowały na to, żeby zbudować XIX-wieczne centrum, a Łódź zbudowała się sama. Nie ma takiego zagrożenia, że w Łodzi zamiast gipsowych elewacji w tym nowym centrum, nie wiem, powstaną jakieś drugiej, trzeciej kategorii architektoniczne budynki, które... Jest. I to są zawsze takie zagrożenia, tak jak plomby, które powstają na nawrót. Prawda? One na szczęście trzymają już dyscyplinę pierzei, prawda? I kubatury. Nie są jakiś fiobździu. Ale to jest architektura, no powiedzmy, bardzo mizernej skali europejskiej. To jest rzeczywiście dramatyczne. To jest kiepska architektura. Tania. No ale tak, to jest też pomnik naszych czasów. Ja wolę, żeby powstawały takie obiekty, niż żeby ktoś nagle wymyślił coś, co rozwala tą tkankę. Cofał je, wysuwał, ogórki stawiał, prawda, bo jeden ogórek wystarczy, czy dwa na świecie, więc to jest poprawne działanie. Ja bym tutaj nie dar szat. Jak będzie bogatsze miasto, będzie powstawała bogatsza architektura, ale przynajmniej na tym nawrót się szanuje tektonikę miasta. I rzeczywiście, jeżeli przyjadą słabi inwestorzy, to będzie słaba architektura. Problem polega na tym, że w XIX wieku Łódź rozwijała się w jakości tkanki architektonicznej równolegle z całym światem. To nie było gorzej. Dokładnie takie same domy budowano w Wiedniu. A nawet często dużo gorsze i tańsze od niektórych łódzkich. Przecież pałace powstające jako kamienice, tak jak pałac Kindermana na przykład, to są wysokiej klasy budynki również w środku. No w ogóle to jest doskonała architektura. Taka sama jak równolegle się toczyła w najbogatszych państwach świata. Dzisiaj dystans między architekturą współczesną, która powstaje w Łodzi, nawet jakimiś super wypasionymi rzeczami, takimi jak na Łódź, prawda, jak na, no nie wiem, Silver Screen, prawda, czyli ta pierzeja, którą zrobił Nowakowski. Dystans między tą architekturą a standardem europejskim czy światowym jest ogromny, tak naprawdę. Czyli nie jesteśmy w takiej dobrej sytuacji jak w XIX wieku, już rzeczywiście trzeba uważać, ale ja cały czas powtarzam. Tak naprawdę władze wywodzą się z ludu, podlegają jego presji. Media muszą się liczyć ze społeczeństwem, chociaż najchętniej się liczą z władzami. No tak jest, biznes to samo. Przeczą, ale nie będą się kopały z koniem. Taka jest niestety prawda i to jest inny problem. Chociaż czasem pomagają w walce z bzdurą. I to presja społeczeństwa wymusza pewne działania. Jak prezydenci miast czy dyrektorzy wydziału będą wiedzieli, że jak coś zrobią źle, to je po prostu rozniosą na widelcach 5 minut. Są włoskie miasta, gdzie burmistrz się zmienia 6 razy w ciągu kadencji na skutek robionego referendum. Bo nie odpowiada ludziom. Oni wiedzą, że idą, robią referendum, nie ma gościa, następny też niedobry. I tak dalej. I to jest demokracja. A tu jest działanie bezkarne. Więc do was, kochani łodzianie, należy przyszłość tego miasta i dbanie o to, żeby nie burzono go. Jeżeli przy następnej rozbiórce fabryki przykuje się, nie wiem, kilkadziesiąt osób z tego miasta, powiem, nie da rady, nie zgadzamy się na rozburzenie, to się stanie problem polski, nie tylko łódzki, i nagle komuś może się zapali lampka zielona. I w ogóle uważam, że Łódź jako pierwsze naprawdę nowoczesne miasto, bo to widać po tych zdjęciach z lotu ptaka, jaka to jest skala. Poznań to nie jest nawet 1/4 ze swoim centrum. To samo Wrocław. Już nie mówię o Krakowie. To maleństwo. To w ogóle nie umywa się do centrum Łodzi. To miasto jest ważnym elementem rozwoju historycznego Polski przecież. Jak była zapyziała, to tu była nowoczesna Europa, nowoczesny świat. Dolina Krzemowa tej części świata. To jest bardzo ważny element historii Polski, bo jest jedyne miejsce, które pokazuje, że no, tam też coś robiliśmy i nie musimy się zawsze wstydzić. Zawsze na końcu, zawsze wsiowie naród, gdzieś tam kultura, a my znowu tylko popłuczymy, tylko 15 lat później te same dokonania i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj byliśmy absolutnie w szpicu. Wcześniej powstało osiedla socjalne w Łodzi, fabryczne, niż w Wielkiej Brytanii.
kapitaliści z Łodzi zasiadali w radach nadzorczych londyńskich banków. To naprawdę jest taka jazda, że Polska może być z tego dumna. Ja czekam i siedzę i czekam i liczę na tych parlamentarzystów miny, że oni pójdą do Kaczora, do Tuska, do Sejmu i powiedzą, przyszedł czas na Łódź. Była akcja Kraków, budowano Gdynię, odbudowano Warszawę i tak dalej, i tak dalej. Potem Wrocław, Zagierasa, poszedł Huta Katowice, a Łódź czeka. Kiedy to państwo zacznie pomagać Łódź? Bo to jest według mnie już w tej skali problem. I walczenie o to, żeby Łódź była stolicą kultury, co tłumaczę cały czas ludziom od tego pomysłu Łódź stolicą europejskiej kultury, to jest doskonały moment, żeby powiedzieć, takie miasto, o takich tradycjach, naprawdę europejskie, nie może być zostawione przez Europę. To Europa powinna pomóc Łodzi, żeby nie umierał ślad rozwoju Europy w tej części jej.